To jest raport Superstacji. Witam po przerwie. Teraz o ogłośnej sprawie Denisa Lisowa, człowieka, który nie chciał, by jego córki wychowywali muzułmanie. Uciekł z dziećmi ze Szwecji, z nadzieją, że wróci do ojczystej Rosji. Uciekali przez Polskę i tu właśnie zatrzymała ich Straż Graniczna. Musiała, bo alarm wszczeli Szwedzi. Ale polski sąd nie miał wątpliwości. Dzieci mają zostać z ojcem. Wszyscy odetchnęli i teraz zaczynają nowe życie na polskiej ziemi. Jedynym sposobem, by odzyskać dzieci, było porwanie i ucieczka ze Szwecji do Polski. Nie trwała długo, już na warszawskim lotnisku Chopina uciekinierzy zostali zatrzymani. Szwecja wysłała za nimi alert o uprowadzeniu dzieci. Oni nie mieli prawa zabrać mi dzieci, to było nieludzkie. W Polsce Rosjanin Denis Lisow poprosił o status uchodźcy. Sąd zdecydował, że córki pozostaną przy ojcu. Dzieci są bardzo silnie związane z czasem. Rozmawiając ze mną, wskazały, że chcą być z tatą, kochają tatę, nie chcą się z nich rozstawać. Miłość widać gołym okiem. Dzieci nie odstępują taty na krok. Najstarsza Sofia oraz jej siostry, 6-letnia Serafina i 4-letnia Alisa. Cieszę się, że tatuś jest ze mną. Polska rozkwita, kiedy jestem z tatą. Chciałbym, jak każda normalna rodzina, rozpocząć w Polsce życie, pracować, pójść do pracy. 2 lata temu żona Denisa Lisowa trafiła do szpitala psychiatrycznego. Szwedzkie służby uznały, że mężczyzna nie jest w stanie zająć się dziećmi. Dlatego umieściły wychowane w wierze prawosławnej córki w muzułmańskiej rodzinie zastępczej. Tata mógł je widywać tylko 6 godzin w tygodniu. Unijne prawo nie reguluje kwestii umieszczania dzieci w rodzinach zastępczych. Szczegółowe przepisy mają wejść w życie dopiero za 3 lata. Sprawa bulwersująca, ale jak się za chwilę okaże, niestety nierzadka. Bardzo wiele tego typu problemów pojawia się także w Polsce. O tym teraz porozmawiamy z panem Maciejem Lisowskim, Fundacja Lex Nostra. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, witam serdecznie. Sprawa Denisa Lisowa rzeczywiście jest takim idealnym przykładem na bezduszność systemu? Tak to można nazwać? Tak, ale w tym przypadku akurat na szczęście nie polskiego, dlatego że całe szczęście tutaj polski system zadziałał bardzo, bardzo prawidłowo moim zdaniem z 2 powodów. Po pierwsze, została wszczęta procedura o przyznanie statusu uchodźcy. Taki status może przyznać szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców i do czasu, kiedy nie zostanie podjęta decyzja, tutaj pan, ten, który stara się o ten status, jest jakby pod pewną ochroną, czyli nie może zostać wydany. Inna sprawa to są z kolei dzieci. I tutaj też zachował się sąd bardzo przytomnie. Całe szczęście, również zapewniając pobyt tych dziewczynek przy ojcu. Więc jakby system zadziałał. Natomiast zwróćmy tutaj uwagę na jedną rzecz. Pan Lisow jest obywatelem Rosji. W związku z tym mógł starać się o status uchodźcy w Polsce. Pytanie jest takie, co z obywatelami Polski, prawda? Bo przecież nie będą się starać o status uchodźcy w Polsce, bo to jest oczywiście niemożliwe i absurdalne. Natomiast jest bardzo duża od wielu, wielu lat skala problemu właśnie polskich rodzin w Skandynawii. To nie tylko dotyczy Szwecji, ale też Norwegii. Fundacja Lex Nostra wielokrotnie podejmowała działania, które mogłyby w jakiś sposób pomóc właśnie polskim rodzinom, gdzie naszym zdaniem ten system norweski czy szwedzki, czy nawet też niemiecki zresztą, czy w innych krajach, jest zbyt bardzo restrykcyjny, jeżeli chodzi o ingerencję właśnie w życie rodzinne. I w życie jest status majątkowy, tak? Chyba tak. O to chodzi głównie, dlatego że Denis Lisow też padł ofiarą tego, że jako kolejarz nie będzie w stanie sam utrzymać 3 córek. Tak, ale to jest niestety cały system. Tak jak rozmawiałem jeszcze kilka lat temu, będąc w Norwegii właśnie z tamtejszymi przedstawicielami tamtejszych władz, niestety jest cały system, który w jakiś sposób również wymknął się troszkę spod kontroli. To jest takie swojego rodzaju państwo w państwie, które wręcz nakazuje nauczycielom na przykład wypełnianie pewnych statystyk. Czyli jeżeli nauczyciel nie zgłosi iluś tam przypadków podejrzenia, prawda, że dziecko jest źle traktowane, czyli nie, dziecko przyjdzie do szkoły smutna, nie daj Boże, jeszcze nabije sobie podczas zabawy na przykład jakiegoś sińca, prawda, co się nieraz dzieciom zdarza. I rusza cała procedura. Czyli ta czujność przesunięta do granic absurdu już. Tak, i wręcz do granic konieczności wykazywania się statystykami. I było bardzo smutne to, że jak stwierdzili sami Norwegowie, Polaków w żaden sposób strukturalnie nikt nie chronił, mam na myśli polskie służby dyplomatyczne. Właśnie, przepraszam, że wejdę tu panów słowa, zaraz dokończymy wątek, natomiast
myślę, że może naszych widzów zaciekawić ta historia, o której pan wspomniał, czyli że do was, do waszej fundacji, do fundacji Lex Nostra zgłasza się wielu Polaków, którzy właśnie w Skandynawii mają problem. Mógłby pan opisać taki jeden, dwa przypadki? Tak, jak najbardziej. Na przykład, tak jak wspomniałem, dziecko przyszło do szkoły z jakichś powodów smutnych i tak dalej. No, na pewno tam nie było przemocy w rodzinie. Zwykła, normalna polska rodzina, gdzie w pewnym momencie weszli pracownicy, bo także Barnevernu się to chyba tak nazywa, czyli właśnie tego urzędu, który się zajmuje nadmierną, moim zdaniem, ingerencją właśnie w życie rodzinne. Przeprowadzili rozmowę. No, wiadomo, akurat Polacy niezbyt płynnie mówili w języku urzędowym. W związku z tym części tych rozmów nie rozumieli i tak dalej. No i niestety dziecko zostało, przyszło postanowienie, czy dziecko zostało odebrane. Ale przez to, że przyszło smutno do szkoły, czy tam jeszcze coś się wydarzyło? Tak jak później zaczęliśmy badać tą sprawę, to po prostu, i właśnie na to chciałem zwrócić uwagę, dziękuję pani redaktor, że urzędnicy w tym przypadku, tak jak zaczęliśmy badać dokumenty tej sprawy, oczywiście korzystając z tłumaczy i tak dalej, rozwinęli nadmiernie narrację całej sprawy, czyli z drobnej sprawy, korzystając z niezbyt dobrym językiem urzędowym właśnie Polaków, ich tą komunikacją, po prostu opisali historię, której nie było, na temat znęcania się nad dziećmi i tak dalej. Te dzieci tego nie potwierdzały, wręcz zaprzeczało. Im było dobrze, w efekcie tam skończyło się na tym jednym dziecku. Skończyło się później chyba jakaś ta sprawa w miarę udało się odkręcić jakimś cudem. Już nie pamiętam szczegółów, bo to było wiele lat temu. Natomiast w tym przypadku to akurat była chęć właśnie wykazania się urzędników znalezieniem ciekawej dla nich sprawy, którą sami de facto wymyślili, wykreowali i tak dalej. Wtedy praktycznie nie mogliśmy liczyć na żadną pomoc ze strony władz polskich. Ja pamiętam, że niedługo później chyba wydarzyła się taka sytuacja, że odebrano dziecko małżeństwu czeskiemu. Ja pamiętam, że wtedy rząd czeski wręcz zagroził zerwaniem stosunków dyplomatycznych z Norwegią i tak dalej. No, w tej chwili jest troszkę inna sytuacja. Na szczęście tutaj pan minister czy wiceminister Wójcik, który się zajmuje Ministerstwem Sprawiedliwości, tego typu właśnie sprawami bardzo jest mocno na to uczulony. I rzeczywiście widzimy jako fundacja te stanowcze reakcje ministerstwa i chęć jakby uporządkowania. Natomiast tak jak wspomniałem, kilka lat temu była rzeczywiście z tym bardzo duży problem. Problem dalej istnieje. To znaczy problem był bardzo duży ze stroną jakby polską, czy jakby z chęcią niesienia pomocy naszym rodakom za granicą. W tej chwili problem dalej istnieje, w sensie właśnie tych instytucji w Norwegii, w Szwecji, w Niemczech, które właśnie tak działają i działają zdecydowanie dużą przesadą, no bo wydać dzieci prawosławne, prawda, w rodzinie muzułmańskiej tylko dlatego, że ojciec, to tutaj w przypadku akurat tego pana z Rosji, prawdopodobnie zdaniem urzędników nie byłby w stanie ich utrzymać. Tak jak wspomniałem, zdaniem urzędników to jest naprawdę zbyt głębokie ignorowanie, jeżeli chodzi o rodzinę. To też może dziwić, bo Szwecja raczej znana jest z bardzo rozbudowanego systemu pomocy społecznej, więc myślę, że lepiej byłoby się pochylić nad tym, nawet jeśli on miał kłopoty, jak mu je pomóc rozwiązać, a nie zabierać go do rodziny, jego dzieci do rodziny muzułmańskiej. Dokładnie tak, ale tego typu właśnie postępowania, do czego zmierzam, zdecydowanie narusza jego prawa i zdecydowanie jest podstawą do wystąpienia tutaj w Polsce, jako pierwszego kraju demokratycznego, do którego dotarł, właśnie wystąpienie o status uchodźcy. Akurat w tym przypadku Fundacja Lex Nostra od lat pomaga, tylko zwykle to są obywatele Białorusi, chociażby prześladowani z przyczyn politycznych i od lat pomagamy, mamy tym duże sukcesy, właśnie w nadawaniu statusu uchodźcy, w ochronie tutaj kilku, między innymi pana Andrzeja Żukowca, co udało nam się przyczynić do tego, że nie został odesłany na Białoruś celem odbycia wykonania kary zasądzonej zaocznie za rzekome przestępstwa gospodarcze oczywiście, które tam popełnił. I tutaj, tak jak wspomniałem, jak najbardziej ten status uchodźcy się temu panu należy i jak najbardziej tutaj system polski zadziałał pozytywnie. A co zrobić z takim, co zrobić z bezdusznym systemem? Co zrobić z tak źle
pojętą interpretacją przepisów, bo no to wiadomo też, że to jest wewnętrzna sprawa każdego kraju, tak. Natomiast mam wrażenie, albo mówi się o tym więcej, że takich przypadków jest coraz więcej. Znaczy, mówi się o tym, że tych przypadków jest coraz więcej, oczywiście, pani redaktor, co nie znaczy, tych przypadków równie dużo nie było wcześniej. Może wcześniej to było mniej nagłośnione. No właśnie o tym mówię, że zastanawiam się, czy po prostu teraz więcej o tym mówimy, w związku z tym wydaje się, że tych przypadków jest więcej, czy rzeczywiście ta skala rośnie. Znaczy być może ta skala rośnie, natomiast poprzednio, może dlatego, że już dużo, dużo wcześniej zajmowaliśmy się tego typu sprawami, te sprawy nie są nam obce. Tak więc trudno mi tutaj porównać, bo nie mam niestety dostępu do statystyk. Co więcej, dostęp do statystyk ze strony chociażby Norwegii czy Szwecji, odpowiednich urzędów jest bardzo, bardzo utrudniony, bo jakiś czas temu próbowaliśmy i tam był olbrzymie opór z tamtej strony z jakichś powodów. Natomiast tutaj przede wszystkim trzeba apelować o rozwagę polskich sądów i o to, żeby broniły naszych obywateli właśnie przed zakusami tego typu urzędu, bo jeżeli taka polska rodzina wróci do Polski, czy no, niestety użyję tego słowa, będzie zmuszona uciec do Polski, cały czas jest możliwość działania tamtejszych urzędów przed sądem polskim. No i tutaj pozostaje nam rzeczywiście jako fundacji apelować o rozwagę polskich sędziów i o właśnie obronę polskich rodzin. To jest jedno. Apel do sędziów to jest jedna strona medalu, ale druga strona medalu to jeszcze jest to, jak szukać pomocy. To wykorzystując pana obecność, chciałabym pana poprosić, żeby pan poradził ewentualnie osobom, które na przykład będą nas oglądały przez internet, mają taki problem, zostaną im odebrane dzieci za granicą, nie będą wiedzieli, co zrobić. Jakie są możliwości działania w takiej sytuacji? Znaczy przede wszystkim kontakt z polskimi placówkami zagranicznymi, które z tego, co mamy takie informacje, jeżeli chodzi o tego typu sprawy, są naprawdę wyczulone i działają sprawnie, czyli konsulaty, kontakt przede wszystkim tam na miejscu, dlatego że my no, nie możemy działać w Szwecji, w sensie kreować rzeczywistość, co najwyżej możemy apelować, tak dalej, aczkolwiek mocy żadnych prawnych nie mamy, ewentualnie właśnie kontaktować się też z mediami, z organizacjami społecznymi celem nagłaśniania pewnych spraw, bo jednak no, tutaj trzeba przyznać, że media mogą bardzo dużo, bo nagłośnienie chociażby właśnie kilku tego typu spraw, pamiętam w Niemczech była nagłośniona historia chyba tam dziewczynki, o ile pamiętam, też bardzo, bardzo dużo pomogła, tak więc to pozostaje mi radzić. Oczywiście, oczywiście korzystanie no, niestety z usług prawnych tam na miejscu, ale tak jak wspomniałem, przede wszystkim kontakt obecnie z polskimi placówkami zagranicznymi. Bardzo dziękuję za to spotkanie i za tę rozmowę. Pan Maciej Lisowski, Fundacja Lex Nostra, był państwa gość.